Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiejszy dzień troszeczkę smutny, nie ukrywam, troszeczkę smutny, bo informacja, której chyba się nikt raczej nie spodziewał wczoraj. Jak pewnie dobrze już wszyscy wiecie, Leo Messi nie będzie już grał w Barcelonie, postanowił nie przedłużać swojego kontraktu, po prostu postanowił, że nie będzie już więcej grał w Barcelonie, więc uznałem, że dzisiejszy odcinek musi być troszeczkę specjalny. Zagrałem sobie dzisiaj Messim, ponieważ mam jego kartę, więc możemy sobie nim zagrać ostatni raz właśnie w Barcelonie i zobaczymy. No jestem ciekaw, gdzie przejdzie. Dajcie mi oczywiście znać, gdzie sądzicie, gdzie właśnie Leo Messi może przejść, ja też w sumie jestem ciekawy, ale sądzę, że PSG pewnie. Zobaczymy. Zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście subskrybujcie kanał. Mam jakieś paczki do tworzenia, także spokojnie, nie będzie samego gameplayu, nie musicie się martwić. Może być też taka sytuacja, że jak Messi postanowi sobie zrobić rok przerwy, to będzie FIFA bez Messiego, nie? To jest taka opcja. No ale też jestem ciekaw, kurczę, co zrobi Leo Messi? Do jakiego klubu pójdzie? Jest też taka plotka, taka teoria spiskowa, że ponoć Inter tak się wysprzedawał teraz, żeby sobie ogarnąć Messiego, co brzmi dosyć głupio, zdaję sobie sprawę, ale Inter kontra Juventus, Ronaldo kontra Messi, kurczę, pieczony. Fajne by to było, ale raczej nierealne, no nic. Bardzo możliwe, że PSG albo City, raczej nie widzę innej możliwości, mamy kolejną paczkę, w której nic nie ma. Zostało paczek 4, proszę państwa, 4 paczki, najpierw paczka piłkarzy Electrum Prime, 6 rzadkich i może łukałcik? Ekraników też nie będzie, kurde. Pora na 3 największe paczki teoretycznie. Najpierw ta paczka za 25 tysięcy monet, w której zwykle nic niestety nie ma, ale to się może zmienić właśnie teraz. Są ekrany, wymienne ekrany, z chęcią przyjmę, jasne, że tak. Kasper, nie Kasper, to co jest? Kier Inform, no i 10 tysięcy monet, takie coś bardzo lubię, bardzo lubię. I jeszcze Van de Beek. Piękna paczka, polubiłem już te paczki, polubiłem. Czyli co, najpierw paczka 45 koła, obie są wymienne, także jeśli coś fajnego wpadnie, to byłoby fajnie, bo mógłbym sprzedać. A najpierw będzie brak ekranów, oj, 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 oj. Także moi drodzy, ostatnia paczka, póki co, my pewnie będę robił jeszcze jakieś piki, także spokojnie. A to jest ostatnia paczka za całość ukończonych ważnych meczy. I może łukałcik, o, ekrany, no niech będzie, niech będą ekrany w takim razie. Guerreiro chyba tak jest, 84 Guerreiro. Także co, przejdźmy sobie do meczu. Pożegnalny mecz Leo Messiego. Jak dobrze wiecie, trafiłem jego kartę 9-5 i uznałem, że skoro mamy jego kartę w klubie, no to możemy sobie nim zagrać w sumie, nie? Zawsze jakiś pomysł na odcinek, nie? Możemy zrobić taki myk, że Cruyff zagra sobie z Messim i z Dbalą. Wygląda to całkiem solidnie, nie ukrywam. Całkiem to wygląda solidnie, także takim składem sobie zagramy. Zobaczymy, czy coś ten Leo jeszcze potrafi. Co my tu mamy? All Stars, Dybala i Atal, proszę bardzo, jest też, tam był Bardzio też przy okazji, okej. Okej, no to lecimy, w takim razie zobaczymy, co pan Leo Messi zrobi. Ale w ogóle śmiesznie, bo z tego co widziałem, z większości informacji, które na przykład podawał Fabrizio Romano, to zawsze mówił, no Barcelona na luzie przedłuży kontrakt z Messim. A tu nagle informacja, że Leo Messi nie przedłuży swojego pobytu w Barcelonie. Tymczasem zobaczmy właśnie on. Leo Messi, oj, on jeszcze to ma, on cały czas to ma, proszę państwa, 1-0, Leo Messi, jeden Messi teraz na HP gram, ty, no tak to nie może wyglądać. Nie no, Messi na HP bez przesady, niech sobie, nie wiem, Sancho na HP pogra tym razem, myślę, że zrozumie sytuację jaka jest. Oj, to jest bramka niestety tutaj, nie upilnował pan Akanji, ale Sommer, Leo. O, już tu wybiega Leo Messi, zobaczmy tej La Croix, ale będzie rożny. Zobaczmy, że jakaś asysta Messiego, zrzutu rożnego, dośrodkowanie na Łukasza Piszczka, no i niestety, nie, a ładna by to była historia, nie, ale może, może jeszcze, a nie, jednak nie będzie rożnego, nieważne, nic, nic nie mówiłem. Oho, Jadon Sancho, w ogóle, teraz mi się przypomniało, że ja mam przecież Sancho w składzie, ty, i nikomu nic nie powiedziałem, bo uznałem, teraz jest odpowiedni moment, żeby kupić Sancho, bo jednak wiecie, będę grał Bundesligą. Mam powód, żeby nim pograć, to uznałem, dobra, no to jest ten moment, kiedy kupuję Sancho, Sommer broni. Wow, ten Sommer jest naprawdę dobry. 360 tysięcy monet, niech będzie, mamy sierpień. A Dybala nam strzela bramkę, to już Sommer nie miał szans niestety. Leo Messi, oj, Areola, szkoda, że to wyjął, bo to też tak powoli leciało. Ale ja już to widziałem w bramce, to może teraz Dybala z różnego, co? O, bo Dybala wykonał tam tego różnego. Oj, leć, Dybala, leć. Będzie asysta Messiego, jeśli to wykonasz. Wykorzystasz. Dawaj. Pokaż. Dla Messiego. Zły trik użyłem. Szkoda, to mogła być na luzie bramka, ale no, zły trik użyłem. Przyznam, to mój błąd. No dobra. 1-1 na razie. Bramka Messiego to jest najważniejsze. I teraz. No, tak to leciało jakoś dziwnie, nie? No nie ukrywam. Wiedziałem, że to już tak szybowało trochę za kołnierz Areoli, ale chociaż dobry odbiór Sabitzera, Cruyff. Na dole jest Messi. Puść to.
Oh. Karim? Dobrze, ta psoba, ale... Znaczy dobrze, że zablokował, ale to było tak głupia, taka głupia animacja odbicia tej piłki, nie? No i znowu Dybala z tej karci. Oj, to będzie... Chyba będzie 3-1. Niestety, ale jest Łukasz Piszczek, jednak nie będzie. Łukasz Piszczek. Messi? Ole masz miejsca, Leo. Ole masz miejsca, wiesz? Oczywiście schodzimy na lewą nogę. I to już musi być gol. No jakby to już nie wpadło, to aż bym zwątpił, nie? Ale jest. Leo Messi. Druga bramka. No i celujemy w hat-tricka, nie? No celujemy w hat-tricka, żeby zrobić taką fajną... On ma taką fajną cieszynkę, jak strzeli hat-tricka. I kurczę, no trochę motywuje mnie to, żeby jeszcze strzelić nim jedną bramkę, więc... Spróbujmy. Na głowę Piszczka. O! Nie, co musiało wpaść przecież. Messi. Oh. Messi. Okay. No nie zrobiło cieszynki, a już chciałem zrobić, ale to jest Messi. To jest Messi, ale żałuję, że tej cieszynki nie zrobiło, bo już nie będę miał okazji do zrobienia. No ale on to ma, on to jeszcze ma, proszę państwa, fineski Messiego. Piękna sprawa. Okej, okay, moi drodzy. Koniec meczu, wygrywamy 3-2, hat-trick Leo Messiego, także no co mogę powiedzieć, wiem, że już to mówiłem parę razy, ale on to ciągle ma, 8 prób co prawda, ale to jest, dało się domyślić, no bo jednak to jest jego odcinek, nie, więc będę na niego troszkę trehardował, ale jest hat-trick Messiego, to jest najważniejsze, no i co, zrobię 2 piki i zagramy jeszcze jeden meczyk, myślę, że możemy się tak umówić. Dobra, więc jak mówiłem, słuchajcie, 2 piczki, żeby sobie tak pomiędzy meczami coś trafić. Może trafić Messiego, nie obraziłbym się, skądże znowu, także pierwszy pik, zwykle z tego mi oddaje, więc... Lukas zdaje 8-4, mówię, no 80 trójki w górę, żeby mieć jakieś tam fodery. Ostatni pik, proszę państwa, może jakiś tocik, co? No, Thibaut Courtois 8-9, ja takie piki z chęcią przyjmę, 8-4, 8-9, pod przepałkę. Okej, okay. Ostatni oponent na dzisiaj, Michael Artekers. Jest Neymar 9-9, jest też ten Sané nowy. Zobaczymy, jak będzie śmigał. To jest ten Neymar 9-9, warto wspomnieć, więc trzeba na niego uważać. I Sané. Tak mi się wydaje, tymczasem Jadon Sancho. Jeden jeden, niestety muszę zmienić mu pozycję, bo strzelił bramkę, ale Messi jest na śpeku, nie? Nie musiałem robić żadnych trików, żeby ominąć po prostu wszystkich. To jest to w Messi, że on ma ten taki fajny dribbling z mikroruchami, nie? Kurczę, fajna karta. A jego wersja TOTS to już w ogóle musiła takie rzeczy robić, że... Jadon Sancho to może być... Jest to Sancho, on to musiał wykorzystać. 2-2. To może Dybala? Fineska, dziękuję bardzo. 3-2. Pozazdrościł trochę Messiemu. Paulo Dybala. 3-2. Bramka do szatni. Bo jeszcze jest Neymar, o właśnie. Piszczek jeszcze jest... Chciałem to zrobić ślizg, ale... Oj, gdyby to wpadło. Piękna akcja Cruyffa. Szkoda. Oj, to będzie gol chyba niestety Kylian, ale niepotrzebny to był, okej, tak to lubię. Zapomniałem, że Sommer ma 1,50 m wzrostu, niestety, to jest duży minus. No niestety, słuchajcie, przegrywamy 4-3, szkoda, chciałem zakończyć to w jakiś fajny sposób, no ale no wyszło jak wyszło. Bardzo, że Messi strzelił hat-tricka w jednym meczu, to jest w sumie najważniejsze, bo zrobimy sobie jeszcze oczywiście 2 piki na sam koniec. Jutro, czy będzie film? To jest dobre pytanie, na pewno dzisiaj będzie stream, to jest pewne, będziemy grać w Champions, a co będzie dalej, nie wiem, zobaczymy. Także pierwszy piczek przed nami, może Totsik wreszcie, jakiś inform, Ginter, może się przydać teoretycznie nawet, ty... Może się nawet przydać, nie? Zobaczymy, ale weźmiemy tego informa, oczywiście Günther. I ostatnim pikiem będzie Jimenez 8-4. Może być. Także dziękuję za oglądanie, widzimy się na streamie. Trzymajcie, do usłyszenia. Adios.